Siemano wszystkim, dziś taka akcja, wyrywanie krzaka. Jak zwykle zaczynamy od krzaka, a to, że mamy tutaj taki sprzęt, nowy nabytek, więc sprawdzimy go, czy sobie poradzi na tych kołach. Tutaj mamy koła 60 cm wysokie, powinny być 80. Jak nie pójdzie bez blokady, to zapniemy blokadę i zobaczymy, czy sobie poradzi z tym krzaczkiem. Także co, mały ciągnik, mały krzaczek. Zaczniemy od małego krzaczka. Jak myślicie, poradzi sobie z takim? No, nie jest za duży, a nie jest też za mały. Także co, lecimy z tematem. Mamy na razie tu zdemontowany podnośnik. Ponieważ robiliśmy próby naprzód. Przekładaliśmy, zamontowaliśmy kosiarkę. Także podnośnik naprzód już jest zamówiony. Co, będą próby, będziemy nagrywać. Także co, lecimy z tematem. Linę mamy podpiętą, ciągnik mamy rozgrzany. Kawał maszyny. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Tak jak widzieliście, maszyna poradziła sobie bez problemu. Bez blokady się zawahał, lecz po włączeniu blokady poszedł jak przecinak, wyrywając oto tego krzaka. Nie jest on za duży, nie jest on za mały. Także co? Zrobione to, co miało być zrobione. Że możecie dać łapkę w górę. Zasubskrybować mój kanał, skomentować, a tam widzicie większego dziada, czyli samoróbkę, a tutaj jest taki mały pomocnik, który będzie wykonywał mniejsze takie zadania, tak jak widzicie tutaj, skoszenie trawy, glebogryzarką, przejechanie ogródka i co? I to tyle w tym odcinku, dzięki, na razie, cześć!